Szanowni Państwo, witam Państwa na kolejnej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Witam Panią Burmistrz Wiesławę Kwiatkowską. Witam nieobecną, ale w drodze Katarzynę Jano, referat oświaty. Witam Pana Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z ekspertem od Torwaru, od lodowiska. Witam Panią Ewę Klakiewicz, przedstawiciel Biura Rady, będzie pisała nam protokół. Witam koleżanki radne i kolegów radnych i oczywiście przewodniczącego klubu dziś i jutro, pana Jarosława Paczkę. Go tutaj dopisałem do listy, bo zawsze jest. Witam gości przybyłych na dzisiejszą komisję. Szanowni Państwo, czy żeście Państwo zapoznali się z porządkiem obrad i przyjmujemy go? Czy chcecie coś Państwo zmienić, wnieść? Przyjmujemy, tak? Tak, przyjmujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze czy Państwo radni zapoznaliście się z protokołem? Wierzę, że tak. Z ostatniej komisji. Tak? Tak. Przyjmujemy. Dziękuję. Przystępujemy do punktu drugiego naszej komisji. Przyjęcie, a nie trzeciego, opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Aletę Sielską. Na czym te zmiany polegają? Bo już czwarty raz zmieniamy regulamin, tak? I co takiego jest istotnego, że czwarty raz już podchodzimy do tematu? Regulamin oczywiście zmienialiśmy w ostatnim czasie dosyć często, natomiast tym razem zmieniamy statut ośrodka. A zmiana statutu wynika z potrzeb, na które wpłynęły dodatkowe zadania, jakie ośrodek realizuje w ostatnim czasie. Poszerzył się nasz zakres obowiązków o zadania związane z przyznawaniem pomocy materialnej uczniom. W związku z tym ta informacja winna się znaleźć w statucie. Jak Państwo zwrócili uwagę zapewne, w paragrafie drugim podaliśmy bardzo skróconą informację o ustawach, na z zakresu jakich ośrodek realizuje zadania. Są to podstawowe ustawy, czyli ustawa o pomocy społecznej, która reguluje nasze zadania, ustawa o samorządzie gminnym w zakresie informującym o tym, iż pozwala na utworzenie takiej jednostki organizacyjnej jak Ośrodek Pomocy Społecznej, i ustawa o finansach publicznych, która reguluje gospodarkę finansową ośrodka. Nie wymienialiśmy pozostałych ustaw z uwagi na to, że publikatory bardzo często się zmieniają, a to wymagałoby za każdym razem zmiany statutu. Dlatego bardzo rozbudowany jest paragraf 7, w którym zawarte są wszystkie zadania, jakie realizuje ośrodek. I to wszystko, ja tak? Tak. Czyli z tego doświadczenia powiem Pani Dyrektor, że w przyszłym roku na wiosnę też będziemy zmieniać. I do tego się trzeba przyzwyczaić po prostu, nie? Jeśli będzie ośrodek realizował dodatkowe zadania, to tak? A, dobrze, dziękuję. Pani Dyrektor, a w tym paragrafie 7, tu mi koleżanka podpowiada, dziękuję. Co zostało dopisane, a co nie było w tej ostatniej uchwale? W tym rozbudowanym paragrafie. Czy to były tylko te stypendia specjalne? Czy jeszcze coś doszło? Dodaliśmy punkt 13, czyli tak? Uchwalenie prawa do pomocy materialnej. No dla uczniów, tak. No. Dodaliśmy punkt 13, czyli ustalenie prawa do pomocy materialnej dla uczniów. Nie znalazło się wcześniej w naszym zakresie zadań przyznawanie i wypłacanie pomocy pieniężnej dla kombatantów, chociaż to zadanie realizowaliśmy, tak? Ono nie znalazło swojego miejsca wcześniej w statucie, ale jak najbardziej było realizowane. Dobrze. Czy
Otwieram dyskusję, czy są jeszcze jakieś pytania dodatkowe? Pytam członków komisji i nie tylko. Nie. Teraz nie. W takim razie, szanowni państwo, zwracam się do członków komisji, przystępujemy do głosowania, do opiniowania, przepraszam, uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dobrze, dziękuję, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. I tutaj nie ma naszej Katarzyny Jano, kierownika referatu oświaty. Zaopiniowanie wniosku o przyznawanie stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Korzystając, że jest tutaj trener Krzysztof Filipiak. Panie trenerze, od pana jest tutaj kilku zawodników. Joasia Hajduk, prawda? Justyna Kacperek. Kacperuk, przepraszam, proszę o wybaczenie. Joanna Hajduk i Alicja Federowska, tak? Paderewska, przepraszam, no to taka dysfunkcja wzrokowa. I kto tam jeszcze jest? Kasperuk. Czy mógł pan coś rozwinąć tutaj, bo nie ma Kasi Jano, więc... Jest Kasia Jano. Panie dyrektorze, dziękujemy panu. Proszę usiąść, Kasiu, powolutku, poczekamy. Oczywiście komisja ma cały pakiet dokumentów, ale komisja poszczególni członkowie nie mają. No, ale jest to zdrowie Komisja Zdrowia Sportu Opieki Społecznej, która opiekowała. Jakby się coś stało. Bardzo proszę, pani Katarzyna Jano. Dzień dobry państwu. Mam rozumieć, że w zakresie stypendiów sportowych. Do burmistrza miasta Milanówka w miesiącu wrześniu wpłynęły 4 wnioski o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym, zgodnie z kryteriami z uchwałą Rady Miasta, są to osiągnięcia za ostatni rok szkolny, czyli wrzesień 2014, sierpień 2015. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne, w związku z tym merytorycznie zostały sprawdzone przeze mnie, przez referat oświaty. W związku z tym wystąpiłam do państwa zgodnie z założeniami naszej uchwały o opinię w sprawie tych właśnie wniosków. Nie wiem, czy są na sali przedstawiciele, czy mam omawiać każdy wniosek oddzielnie z państwa, czy... Pani Katarzyno, tak informacyjnie dla pozostałych członków komisji. Bo komisja, nie wiem, żeście państwo dostali cały pakiet, włącznie z osiągnięciami, tak? No właśnie. Ale były załączniki do... No dobrze, to powiem, po kolei. Ale tak pobieżnie, żeby nie w całości, bo to jest bardzo dużo. Pierwszym wnioskodawcą jest pan Jan Kamiński. Jest to student, który już w zeszłym roku u nas otrzymywał stypendium sportowe za wybitne osiągnięcie edukacyjne. Uprawiana dyscyplina to jeździectwo. Tutaj jego osiągnięcia w ostatnim roku, za który jakby ubiega się o stypendium, prawda, bo to cały czas jest jeszcze wniosek, to jest halowy Puchar Polski, międzynarodowe zawody, ma halowy Puchar Polski, drugie miejsce, międzynarodowe zawody, czwarte zawody skokowe, to też są ogólnopolskie drugie miejsce.
i co najważniejsza informacja, która też jakby uprawnia sportowca do ubiegania się o stypendium sportowe, jest to powołanie do kadry juniorów na 2015. Zgodnie z uchwałą do nie ukończył 25, a musi w dniu złożenia wniosku musi mieć ukończone 12 lat. W przypadku pana Janka jest 92 lub 23 lat. 23. Tak. Nie wiem, czy uzasadnienie, czy będę. No to pierwszy. Okej. Okay. Następny wniosek jest to wniosek Justyny Kasperuk. Justyna Kasperuk, pływanie, dyscyplina sportu pływanie, kategoria wiekowa junior, wiek 17 lat. Mistrzostwa Polski juniorów, drugie miejsce 200 stylem klasycznym, Mistrzostwa Polski juniorów, trzecie miejsce na dystansie 100 i trzecie miejsce na dystansie 200 metrów. Kadra narodowa także juniorów w pływaniu na okres od 1 września. No tutaj kadra, ale ona miała już w tamtym roku też kadrę narodową, bo tutaj jest u nich powołanie od września tego roku do marca przyszłego, z tym, że trzeba pamiętać, że do kadry narodowej powołuje się za wyniki, które osiągnęła no właśnie w tym okresie, za który my oceniamy, kwalifikujemy zawodnika, prawda? Czyli te wyniki pozwoliły jej do tej kadry wstąpić. Następne są dwa wnioski. Łyżwiarstwo szybkie, jest to Joanna Hajduk. Tutaj ona zdobyła na Olimpiadzie Ogólnopolskiej Młodzików 6 srebrnych medali, trzecie miejsce w Pucharze Polski i trzecie miejsce w Pucharze do Polski na dystansie 1500 metrów. Natomiast druga dziewczynka jest to Alicja Faderewska, a Joanna ma lat 16. Joanna ma lat 16 i dziewczynka Alicja Faderewska. Tutaj uzyskanie drugiej klasy sportowej, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w tym 2014-15, pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej na ogólnopolskich zawodach dzieci, no bo to są zawody w zależności od wieku, prawda, do wieku, które 14, dobrze lat? 13, bo to wiek mojego syna, 13 lat. Nie wiem, czy mam. Także to są te cztery wnioski, które wpłynęły. Nie wiem, czy przedstawić Państwu też, za co ewentualnie za co powinno być przyznane stypendium, to co wynika z treści uchwały. Stypendium za wysokie wyniki sportowe we zawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może otrzymać zawodnik, który w dniu złożenia wniosku ukończył 12 lat i nie ukończył 25 lat, nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu. I tutaj w przypadku studenta jest oświadczenie dołożone, że on nie otrzymuje takiego wynagrodzenia, to jest sprawdzone. Posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument. Posiada stałe zameldowanie na terenie miasta. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium podpisze z burmistrzem miasta umowę w sprawie tego stypendium. A jeżeli chodzi o te osiągnięcia, stypendium może być przyznawane na wniosek klubu sportowego, trenera, po zaciągnięciu opinii Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka. Wniosek powinien zawierać, jest wzór wniosku dołączony do tego, do tej uchwały jako załącznik. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień przyznania stypendium.
Na dzień dzisiejszy dla zawodników, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich do 30% tej kwoty, czyli to jest kwota, maksymalna kwota, jaką można przyznać, to jest 525 zł. Natomiast dla zawodników będących juniorami, pracującymi lub niepracującymi po zakończeniu realizacji obowiązku nauki lub studiujących do 40% tej kwoty, to stanowi 700 zł na dzień dzisiejszy. Także taka może być stawka miesięczna, mówimy o stawce miesięcznej, nie całości stypendium, a okres przyznania nie krótszy niż 3 miesiące, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Takie są zasady w naszej uchwale. Jeszcze może by się przydało osiągnięcia. Udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, zajęcie przez zawodnika miejsc medalowych we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, powołanie do kadry polskiej w danej dyscyplinie sportu. Takie są te wyniki we współzawodnictwie, jakie powinien osiągać sportowiec, który ubiega się o to stypendium. Proszę mi powiedzieć, Alicja Federowska, te 400 zł, tutaj wszyscy dostają... Znaczy to była nasza propozycja. Propozycja, prawda? Czy to jest z braku, powiedzmy, kosztów, środków, które mamy na koncie przewidziane w tym roku, czy to tak wynikło z jakiegoś tam wskaźnika? Znaczy to jest tak, po pierwsze, że ona jest osobą młodą, a po drugie, no jest maksymalnie... No to są wszyscy młodzi. Znaczy młodą, w sensie... Te pieniądze, które zostały w budżecie, generalnie w budżecie do końca roku, może powiem tak, zostało na ten cel 6300 zł. Ja chciałam zapytać, bo nie wiem. Znaczy to są, tak? Czym Państwo kierowali się, że przyznajemy na 9 miesięcy do czerwca? Do 30 czerwca nie damy na okres wakacyjny, brakiem funduszy. Pani Burmistrz, nie możemy dać na wakacje też? To wszystko zależy od tego. Zwyczajowo było zawsze do końca czerwca. Nie dawaliśmy na okres wakacji. Nie ukrywam, to było do tej pory, więc nie wiadomo i nie wiem, jakie pieniądze zostaną nam jakby przyznane na rok kolejny. Ja zaplanowałam środki, uwzględniając te wnioski w budżecie, w projekcie budżetu. Natomiast nie wiem, czy w wakacje... Jego jeszcze w wakacje, oni też pewnie trenują. Te okresy z reguły były krótsze niż te, które proponuję ja w tej chwili, bo to było 6 miesięcy, nie było takich długich, akurat przy stypendiach sportowych. Nie ukrywam, że to jest i tak okres dłuższy niż były te dotychczasowe. Ale nie mamy za dużo tych sportowców, a osiągnięcia mają... No ale środków też nie mamy wiele, a musimy pamiętać, że w przyszłym roku także pieniądze muszą być nie tylko na tych, ale tych, którzy złożą wnioski od września. To też zależy od pieniędzy, jakie zostaną nam, prawda, przyznane w budżecie. Ale znaczy to są nasze propozycje, prawda? Kwestia pieniędzy i wniosku, jaki, znaczy wysokości, jakie były do tej pory, w jakiej wysokości te stypendia były do tej pory przyznawane. Bądź nagrody, bo zauważyłam, że była taka sytuacja swego czasu, że zamiast stypendium była przyznana też nagroda rzeczowa, prawda? Tym najmłodszym zawodnikom, którzy jakby dopiero pierwszy raz wchodzili, mieli te wysokie wyniki. To na wniosek komisji. Ale szanowni Państwo, ja się zwracam też do Pani Burmistrz i do członków komisji. Nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby jak jest przyznawane od 1 października do 30 czerwca 2016 roku, jeżeli dziecko będzie kontynuowało karierę tak zwaną sportową, nie tak zwaną, tylko sportową, wakacje to jest, okres wakacyjny to jest wzmożony okres treningowy, dziękuję, bo sam trenowałem, to wiem. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby końcem czerwca Pani Burmistrz takie wnioski mogły spłynąć od tych osób, które kontynuują jakby swoją karierę sportową. I tutaj koleżance, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, bo rzeczywiście jest uwaga taka, że wakacje są oczywiście nie dla wszystkich, bo sportowcy bardzo ciężko pracują. To jest taka potrzeba. Tylko budżet. Tylko w budżecie. A nie mamy środków jeszcze, tak? Bo jeszcze nie mamy budżetu. Tylko budżet stoi na przeszkodzie, przepisy pozwalają.
pozwolenie przepisy. Brak zatwierdzonego budżetu na... Tak, bo macie Państwo tutaj od 3 do 6 do 12 13 roku, od 3 do 12 miesięcy. Czyli Pani Burmistrz, czyli ten budżet jest teraz oczywiście konstruowany, czy będziemy mogli wrócić, no, na pewno byśmy wrócili. Jak Państwo uchwalą, to będziemy wtedy wiedzieć, czy możemy, tak, czy nie możemy. Aha, dobrze, czyli temat... Ale nie możemy tego, tak, bo ja rozumiem, do czego Pan zmierza, natomiast... To jest kwestia przyszłego roku. Tylko to musi być, gdzieś te środki muszą być ulokowane w budżecie, w tym nowym budżecie na 2016. Będą musiały być zwiększone niż te, co były w tym roku. No tak. Dobrze rozumiem, tak? Tak, tak, bo mamy więcej. My zakładałyśmy tyle, ile mamy do dyspozycji w tym roku, tak? Jeżeli Państwo zdecydujecie o tym, że ma być dłużej, czyli przez wakacje, to automatycznie to wpływa na budżet, czyli na zwiększenie środków w budżecie dotychczasowym. A może przyszłoroczny, którego nie ma. Którego nie ma. Czyli nie, dyskusji na ten temat nie ma, są takie różne propozycje. My na poważnie wrócimy od tak bardzo. Od przyszłego roku można. Od przyszłego roku, tak? I tak Pani Burmistrz się deklaruje i Komisja Zdrowia, Sportu, Opieki Społecznej i Pani Kierownik oczywiście dopilnuje, tak? Pani Kierownik, tak, żeby te środki nam nie uciekły w październiku, bo to okres wigilijny, możemy coś tam utracić. Ja mam umowy, to muszę mieć zabezpieczenie. Nie możemy podpisać umowy, nie, umowy będą do końca roku i potem aneksowane wtedy w styczniu po realizacji budżetu, tak jak było to w tej chwili robią. Ale bo to też się tyczyło chyba też i Pani Burmistrz, nie wiem, tych naukowych, tych stypendiów, prawda? Żeby to już nie było wszystkich stypendiów. My możemy podpisać umowę teraz do końca roku, tak, bo tak, mamy tak zabezpieczone środki. Deklaratywnie to, co Państwo mówią, może zostać umieszczone w projekcie budżetu, jeżeli Rada przegłosuje i zdecyduje, że tu zwiększamy, gdzie indziej zmniejszamy, bo pamiętajmy o tym, że pieniądze nie są z powietrza, tylko gdzieś musimy odjąć, żeby tu dodać, to wtedy będziemy mogli aneksować umowę. Dotyczy to wszystkich stypendiów. Czy wracamy w styczniu, czy w grudniu, przepraszam. Przy uchwalaniu budżetu. Dobrze, dziękuję. Pani Burmistrz, jak dużo mamy takiej zdolnej młodzieży? Wniosków o wszystkie stypendia. Znaczy pytanie, jak dużo mamy, nie wiem. Ile wniosków, Pani Kasiu? W tym roku wpłynęły 4 sportowe, 2 naukowe i 2 artystyczne. Bardzo proszę. Ania Haber. Proszę Państwa, tak do końca to nie wiemy, ilu mamy sportowców. Powiem tak, bo wpłynęły 4 wnioski. Ja pytałam, bo śledziłam stronę internetową miasta i sprawdzałam, czy jest tam informacja o przyznawanych stypendiach. Taka informacja się nie pojawiła i ta informacja chyba się nie pojawiła nigdzie. Więc tak na dobrą sprawę składają wnioski. Ja sprawdziłam, że od 2013 te osoby jak gdyby się powtarzają, tak? Czyli to składają osoby, które wiedzą o tym, że burmistrz miasta przyznaje stypendium. Być może są uzdolnione dzieci, nie wiem, sportowo, artystycznie, naukowo. Naukowo te, które chodzą do szkół poza Milanówkiem, a są mieszkańcami Milanówka i wydaje mi się, że też w związku z tym stypendium im się należy, natomiast informacja się nigdzie nie ukazuje, więc rodzice często nie wiedzą o tym, że mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie czy stypendium. Także taka uwaga, także to, że zostały złożone 4 wnioski, to wcale nie oznacza, że mamy tylko 4 zdolnych dzieci w Milanówku. Czy zawsze tak było, że nie było informacji? W zakładce stypendia na stronie Milanówka są uchwały i muszę powiedzieć, że są uchwały regulujące zarówno jedne, jak i drugie stypendia. Natomiast wpłynęły też wnioski ze szkół spoza Milanówka, z Warszawy i to są wnioski od dyrektorów, a nie samego zainteresowanego ucznia. W przypadku na przykład. Także to nie jest tak, że ta informacja gdzieś jest ściśle. Ona nigdy nie było zwyczaju, że informowaliśmy o dodatkowym naborze na terminie takim, natomiast na stronie naszego jest zakładka stypendia i tam uchwały regulujące te kwestie są umieszczone. Bardzo proszę, Robert Czarnecki. Ja myślę, że jeżeli osoba jest na poziomie ogólnopolskim czy
światową wręcz, to myślę, że taką informację zdobędzie i trenerzy ją poinformują o takich możliwościach. I uważam, nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat tutaj pani Alicja Federewska ma być trochę poszkodowana, jeżeli spłynęły tylko 4 wnioski. Byłbym za tym, że aby jeżeli komisja jakby przychylnie się ukłoni w stronę tych osób, aby porówno po 500 zł im przydzielić. Tym bardziej, że ja znam osobiście tą panią Alicję, jest to rzeczywiście bardzo utalentowana dziewczyna i pani Kasiu, uważam, że nie są to wyrzucone pieniądze. Się to nie tylko pieniędzmi, ale także i osiągnięciami i po prostu pani Joanny Hajduk te osiągnięcia są wyższe, w związku z tym ta zróżnicowana kwota zaproponowana, jak podkreślam, zaproponowana przez. Pani Kasiu, a mamy z czego dołożyć te 100 zł? W pani budżecie? Bo my będziemy wnioskować o 100 zł, których może nie być. Nie, myślę, że tak. Że się znajdą. Dobrze. Czyli kolega Robert Czarnecki stawia wniosek o... Najwyżej przesuniemy środki z nagród, których, bo nagrody nie było wniosku. Czyli rozumiem, że Robert Czarnecki zgłasza wniosek o podniesienie o 100 zł, tak? Tak. Wyrównanie po prostu. O wyrównanie. A myślę, że te pieniądze tam pani na pewno znajdzie u siebie. Dobrze. Kto jest za przyjęciem wniosku kolegi Roberta Czarneckiego? Dziękuję. A bardzo proszę kolego. Jarosław Paśko. Ja już odnośnie tego Tania powiedziała, żeby to jednak było bardziej takie widoczne. Robert to dobrze powiedział, kto jest inteligentny, no tam za 10 zakładek jak przerzuci. Nie, nie, kolego, Jarku, ja pamiętam rok wstecz, 2 lata wstecz, to też tak ani nie ma, że sportowcy jakoś tak, czy trenerzy o tym nie wiedzą, bo sam przyznawałem stypendia naszym mieszkańcom Milanówka, którzy trenowali gdzieś w Warszawie, w Wożarowie, poza Milanówkiem, sobie bardzo dobrze te rodziny i te kluby sobie radziły. A jeżeli jest taka potrzeba, żeby rzeczywiście na tej stronie było gdzieś tam zawieszona informacja, że jest nabór, to naklejać, wklejać, zawieszać i niech nasz... Myślę, że jakimś zarządzeniem pan może zawsze ogłosić. To jest uchwała Rady Miasta. To jest kwestia informacji po prostu. To taka informacja o szczepieniu, o badaniach czy o czymkolwiek. Bardzo proszę, Ania. To ja powiem tak, widocznie ja jestem tym mało inteligentnym rodzicem, ponieważ moje dziecko przez 3 lata było w kadrze narodowej, jeździ konno, uprawia dyscyplinę ujeżdżenia, reprezentowała córka moja na Mistrzostwach Europy 3-krotnie Polskę. 2-krotnie zdobyła Mistrzostwo Polski i powiem tak, i ja nie wiedziałam o tym, ani w ubiegłym roku, gdzie nie byłam radną jeszcze i nie wiedziałam, teraz będąc radną, nawet nie wiedziałam, że jest jakiś określony termin i powiem tak, nie wszyscy trenerzy informują. Rozumiem, że trenerzy tutaj na miejscu, tak jak pan dyrektor Filipiak, oczywiście tak, bo wie. Dlatego ja byłabym za tym, żeby jednak informować i jeżeli nie jest to problem, żeby taka informacja na stronie internetowej się pojawiała, bo też tu pani Katarzyna wspomniała o tym, że no jest uczeń z Warszawy, tak? Znaczy bardzo dobrze. Znaczy z Milanówka, ale ze szkoły, która... Tylko pytanie, czy ten uczeń też nie jest tak, że od 3 lat dostaje i nie ma innych uczniów? Nie, właśnie nie. Okay. W przypadku edukacyjnym zupełnie są to ludzie jakby z szkoły średniej spoza Milanówka, ale a uczniowie mieszkańcy naszej gminy. Czyli... I nigdy wcześniej nie występowali o stypendium. Pani burmistrz Wiesława Kwiatkowska, bardzo proszę. Ja myślę, że szkoda czasu na dyskusję, bo ja całkowicie się przychylam do propozycji pani Haber i przed wakacjami, wtedy kiedy jeszcze będzie czas na to, opublikujemy przypomnienie, bo żadnym zarządzeniem ani niczym nie mogę tego zrobić, ale po prostu przypominać w biuletynie i na stronie internetowej, że zbliża się termin zgłaszania kolejnych i zapraszamy. I tyle, co możemy zrobić, na pewno zrobię. Przyznam szczerze, że nie pilotowałam tej uchwały. Realizuję ją po raz pierwszy i dlatego też nie przywiązałam wagi do promocji tej informacji. Dziękujemy bardzo za tą deklarację pani burmistrz, że to będzie to przypomnienie na stronie internetowej. To jest bardzo dobre. I biuletynie. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Także przystępujemy do zaopiniowania
zaopiniowania propozycji przyznawania stypendium. Kto jest z Państwa, kto z członków komisji jest za tą propozycją po 500 zł z tą poprawką dla Alicji Federowskiej? Kto jest za? Nie pytam się przeciw, kto się wstrzymał. Serdecznie dziękuję Państwu. A tak jeszcze chciałem tutaj tak prywatnie patrząc się na kolegę Jaśka Kamińskiego. Pamiętam jeszcze jak ze 20 lat temu, czy tam 19, zaczynał karierę na rowerze, jako rowerzysta z rodzicami, sam z nimi jeździłem. Tak, wy siedzieli za nimi, nie. Jest teraz no, wybitnym sportowcem zupełnie w innej dziedzinie, także gratuluję. Ale też proszę nie zapominać o rowerze, Jaśku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa ma propozycję co do spraw różnych? Nie widzę, to w takim razie ja chciałbym jako przewodniczący zabrać pierwszy głos i zgłosić propozycję tutaj pana dyrektora Krzysztofa Filipiaka, bo takżeśmy się umówili, panie dyrektorze, prawda, żeby czasu nie dać, bo pan jest ekspertem i ma pan tej komisji przedstawić propozycję biznesplanu, koncepcji, coś mi tutaj siada, może ja siadam, lodowiska czy toru łyżwiarskiego w kompleksie klubu sportowego Bilan. Bardzo proszę, panie dyrektorze. No, wracamy do tematu, bo tak się z panem dyrektorem się mówili. Bardzo proszę o zaprezentowanie. Na początku chciałbym podziękować w imieniu moich zawodników. Na początku chciałem podziękować w imieniu moich zawodników, zawodniczek za przyznane stypendia. Chciałbym tylko to jeszcze powiedzieć, że obie zawodniczki kontynuują naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Także nawet te pieniądze też będą potrzebne na różne wyjazdy, dojazdy, nawet tutaj do domu i również na utrzymanie się w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Także to są moje gorące podziękowania. Jeżeli chodzi o sportowców, faktycznie mamy zdecydowanie dużo i to nawet osiągają nawet najlepsze wyniki na świecie, tylko że nie mają jeszcze skończonych 12 lat albo są mieszkańcami na przykład Grodziska Mazowskiego, a w naszym chodzą do mojej szkoły, a trenują i też na Mistrzostwach Europy dzieci startują. Jeżeli chodzi o ten projekt, koncepcję lodowiska, jak Państwo wiecie, to już jest mniej więcej tak od dłuższego czasu ta koncepcja była zrobiona. Ja tutaj mam ten stary rysunek, ale to chciałbym powiedzieć, że wcześniej widzieliśmy o takim torze 250 metrów na 6 szeroki. To jest płyta 1500 metrów kwadratowych. Boisko hokejowe ma 30 na 60, także boisko hokejowe ma 1800 metrów kwadratowych. Także to byłoby troszeczkę mniejsze, ale wystarczyłoby do treningów i do organizowania zawodów ogólnopolskich dla dzieci. Światowych nie, no bo wiadomo, że tor musi mieć 400 metrów. Dopuszczane są tory jeszcze 333 metry. Ale dla dzieci byłby wystarczający. Jeżeli chodzi, to byłoby sezon zimowy. Jeżeli chodziłoby o lato, to jednocześnie byłby wykorzystany od kwietnia, no to zależy jaka byłaby pogoda, do końca, mi się wydaje, września, bo taką mamy pogodę. Oczywiście to byłby wtedy tor wrotkarski i taki tor wrotkarski o tych parametrach, tu można byłoby nawet rozgrywać Mistrzostwa Europy seniorów na jeździe szybkiej, bo odbywają się co dwa lata. Raz się odbywają na ulicy, a co drugi rok na takim torze. W tej chwili
tak odbywają się zawody wrotkarskie, tylko od razu muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest dyscyplina olimpijska, tylko wrotkarze starają się, żeby weszło na olimpiadę. No i teraz wracając do tego naszego toru. Tak jak powiedziałem, to jest 1500 metrów kwadratowych i wykonanie tutaj potem pan fachowiec zabierze głos, pan Jerzy Ciesielski, który jest projektantem i kilka lodowisk w Polsce i nie tylko zaprojektował. Ja tylko powiem tak z grubsza, że w tej takiej dobrej maszynowni, w dobrym wykonaniu i tanim utrzymaniu te 1500 metrów kwadratowych trzeba pomnożyć razy 1500 zł. I to jest koszt 2 225 tysięcy wykonanie samego toru lodowego, oczywiście z maszynowym. Ja cały czas nie mówię o zapleczu, bo to tak wstępnie zasłyszałem, że jeżeli miałby być w przyszłości wykonywany taki tor projekt, to miałby być to zrobione na Turczynku. I wtedy mógłby być postać, budynek, szatnia z prawdziwego zdarzenia dla piłkarzy i dla łyżwiarzy. Także ja pomijam budynek socjalny. Jeżeli chodzi o utrzymanie tego toru, ja przyjąłem, że tor byłby czynny tylko 4 miesiące. To znaczy tak, listopad, grudzień, styczeń, luty. Oczywiście, jeżeli są pieniądze, to może służyć i dłużej. I energia, jeżeli byłaby temperatura no taka jak teraz, dodatnia do plus 8 czy 10, a do 10 to już będzie pan mnie wszystko poprawiał, to koszt takiego utrzymania energii tego lodowiska miesięcznie kosztuje 15 tysięcy złotych. No razy 4 to jest 60. Oczywiście, jeżeli jest mróz, no to wtedy maszynownie się wyłącza i jest naturalne mrożenie. Ja zawsze tutaj podaję te skrajne, najtrudniejsze warunki. Jeżeli chodzi o wodę, to też wyniosła by gdzieś 4000 zł miesięcznie, razy 4, 16 tysięcy złotych. Nie wiem, proszę Państwa, aha, plus do tego lodowiska na pewno trzeba byłoby zakupić używaną rolbę. Ja tutaj tak przyjąłem koszt 100 tysięcy złotych, ale tutaj pan powiedział mi, że to już jest, to już byłaby dobra rolba, można używaną kupić. To jest tak jak rolba boisko hokejowe, prawda, wyjeżdża to rolba, leje wodę na kocyk, żeby było równo. Także to, co jest w rodzisku, jak jest ta sztuczna rolba, to się tak nazywa. To, co widzicie Państwo w Grodzisku, ten lód, oni tam rolby nie mają, dlatego są tam częste wypadki, bo oni po prostu wylewają sami, tam no, próbują różne po prostu cuda robić. Przy takim lodowisku to jest niezbędne, ale to byłby koszt po prostu tego zakupu, ale można, tutaj Pan mi podpowiadał, że można kupić taniej. I nie mam, proszę Państwa, tylko nie wiem, ile by koszt jeszcze do tej rolby, oczywiście byłby miesięczny zakup benzyny lub gazu, ale tutaj też mi Pan podpowiada, że są rolby na prąd i to jeszcze wtedy taniej wychodzi. Ja przyznam się szczerze, że trochę widziałem, ale przeważnie na tych halach było na gaz, może teraz są już na elektryczne. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, na pewno dwóch ludzi musiałoby to obsługiwać, to lodowisko, no plus na pewno jakaś pani, która by przyjmowała pieniądze, kasjerka. Także ja już tak obliczyłem, że utrzymanie w ciągu tych 4 miesięcy takiego lodowiska, ale to już jest z górą, to wyniosłoby 140 tysięcy złotych na 4 miesiące.
Ale mówię, jeżeli byłoby znaczy minusowa temperatura na dworzu, to te koszty od razu spadają z energii. Również dużo taniej by kosztowało utrzymanie takiego lodowiska, jeżeli ono byłoby zataszone, prawda? Wtedy nie operuje słońce, nie operuje deszcz czy śnieg, bo wtedy, jeżeli pada śnieg, to trzeba wtedy jeszcze i odśnieżać. To wtedy też ta roba musi więcej popracować. O ile wzrósłby ten koszt 2 225 000, jeśli byłoby zataszenie? No to tego to ja już nie wiem. To już musiałby pan projektant, ale czy mógłby pan w stanie dzisiaj jeszcze podpowiedzieć? Nie technologię mrożenia, lodowisk, torów. Tory karmingowe, a tutaj to by trzeba konstruktora budowlanego się spytać, koszt taki wiatr. Bo to nie trzeba, sam tego budynku buduje się tylko wiatr, tak? I spuszczane zasłony rękawy. A jakie są uczynienia w Piotrkowie? Czy on Tomaszowie? Tomaszowie jak jest? Proszę Państwa, Tomaszów to jest lód, tor 400-metrowy, to jest pełne wymiarowy, nie ma zadaszenia. Żadnego w Polsce, zadaszonego nie ma. Żadnego w Polsce toru lodowego zadaszonego nie ma. Dlatego ci nasi teraz wszyscy łyżwiarze, najlepsza ta czołówka Polski już siedzi drugi miesiąc na torach lodowych za granicą, ale pewnie Państwo może się słyszeli, bo miesiąc temu już był ładnie pokazany projekt zadaszenia na stegnach, także w tym roku myślałem, że już nas nie puszczą na lód, na treningi, ale z tego co mam wiadomość, że od 1 listopada będzie zamrożony lód na stegnach. I w ciągu tych 3 lat, to podejrzewam, że za 2-3 lata mogą nas nie wpuścić już na stegny, ponieważ będą, ten budynek, który tam jest, będzie zrównany z ziemią i jest piękna koncepcja. Nie pamiętam za ile milionów złotych, może tu mnie Państwo nie pamiętacie też, tak? Ale jest piękny projekt, taki nowoczesny, zrobiony, także za 3 lata ma być wykonany. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno tutaj, jeżeli chodzi o potencjał, tutaj młodzież, jak Państwo już tam, no niektórzy nie wiecie, bo tutaj zawsze pan radny Paćko mi mówi, żeby chwalić i mówić. Mi się zawsze wydaje, że te osiągnięcia, które mamy na zawodach ogólnopolskich, to słychać. I dlatego mówię, że potencjał jest, dzieci są, tylko no mówię, my trenujemy 3 razy w tygodniu, dojazd nam tak zabiera 1,5 w 1, 1,5 w 2 plus 2 godziny trening, także te małe dzieci są wyrwane z domu 3 razy w tygodniu po 5 godzin plus oczywiście sobota, niedziela, zawody. Bo jeżeli te osiągnięcia tutaj, żeście Państwo słyszeli, tych ogólnopolskich, tej klasyfikacji generalnej, to tak jest mniej więcej zrobione na wzór Pucharu Świata, że te dzieci startują na 5 torach, to jest Warszawa zaczyna się, Tomaszów, Lubin, Zakopane i finał Stanowo. I 5 zawodów decyduje o kolejności miejsc. Ja mówię w tych zawodach do lat 12-13. Bo jeżeli chodzi o wiek już 14-15, to są młodzicy i mają już też swoje zawody, srebrną łyżwę, to są nieoficjalne mistrzostwa Polski, chociaż teraz chyba już są nawet oficjalne mistrzostwa Polski. A tak jak ja na Hajduk, no to już startowała na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, to już jest juniorka młodsza, także to już jest po prostu wyższa półka, także nie można porównywać tych zawodów dzieci do ogólnopolskich zawodów olimpiady młodzieży. I zresztą Asia Hajduk ma również 1 klasę sportową. Cóż ja jeszcze mogę Państwu...
Może tak, to może jak będą jakieś jeszcze pytania, może ja oddam teraz głos panu projektantowi, bo on będzie, no, on mi tutaj dużo takich teraz pan zadawał mi pytań, zadawał mi na przykład pytań, czy jeżeli byłaby energia, jeżeli by była to zakupiona przez miasto, to też są inne koszty, tańsze, także no tutaj, tutaj na pewno pan ma takie jeszcze różne rozwiązania, żeby zejść z kosztów. Na pewno na ten projekt, na pewno byśmy dostali z Urzędu Marszałkowskiego do 33% i nie wiem, bo teraz no, trudno mi powiedzieć, że rząd się może zmienić, nie wiem, bo jeszcze miałem w zeszłym roku miałem obiecane pieniądze z Ministerstwa Sportu. Także też Ministerstwo Sportu ma taką swoją pulę, którą właśnie po tych sukcesach, po tych olimpiadach, po tych medalach olimpijskich na taki tor do naszego, dla naszego miasta wydali, ponieważ widzieli te wyniki z ogólnopolskich zawodów dzieci. No, tak jak sami państwo wiecie, że mamy wychowankę tutaj srebrno-brązową medalistkę olimpijską Luizę Złotkowską, jak i Sławomira Chmurę, który też teraz jest trenerem wsparcia w Grodzisku i też robi dobrą tam pracę. Jeżeli by powstał taki tor, to na pewno moglibyśmy tutaj ściągnąć nie tylko oczywiście młodzież nasza, która tutaj uprawiałaby czy rekreacyjnie sport, bo ja proszę państwa, ja bym tylko jako klub, bo ja też tego nigdy głośno nie mówiłem, tylko ktoś mnie tutaj też zaczepił, że nam potrzebna tylko do wyczynowego sportu to tylko 1,5 godziny dziennie, a reszta to po prostu byłyby ślizgawki, tak jak są po prostu wszędzie. Jeżeli tutaj, no mówię, byłby tutaj pierwszy taki tor, to na pewno by przyjeżdżałaby młodzież no, z sąsiednich, podejrzewam, że gmin. Mogłoby też być tak, że mogłyby być nawet zajęcia do południa, tak jak na przykład jest w Warszawie, w Stegnach, gdzie te dzieci w warszawskich szkołach w pobliżu to mają zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku, także tutaj też można byłoby zejść z kosztów z utrzymania. Na pewno też ważną byłoby rzeczą, jak już by powstawało w przyszłości właśnie te szatnia, zaplecze czy jakaś tam kawiarnia, to też po prostu ściąga więcej ludzi, prawda? Może ja bym oddał głos jeszcze panu projektantowi, aby coś tam chciał powiedzieć, czy wolałby pan, żeby jakieś pytania? Dobrze. Panie dyrektorze, kto z panu będzie odpowiadał na pytania? Czy pan projektant? Jeżeli techniczne sprawy, to na pewno... Nie, sprawy chyba dotyczące kosztów i kosztów utrzymania i eksploatacji. No to... Tak. Tak, dobrze. Bardzo proszę, kto z państwa chce zabrać głos w dyskusji? Jest. Robert Czarnecki. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana projektanta. Teren wymaga jakiego przyłączenia mocy? Moc przyłącze będzie w granicach około 120-150 kW całkowita moc. Z tym, że ja nie mówię o budynkach tych zaplecza socjalnego, ja mówię o tylko technologii. Oświetlenie powinno być LED-owe, bo to w tej chwili jest najtańsze. To oświetlenie LED-owe to byłoby tam w granicach 15 kW, powinno też wystarczyć. Całkowite, także no nie powinno to przekroczyć więcej jak 150 kW całkowita moc. Rozumiem, że wtedy, jak jest taka duża moc, to wtedy się kontraktuje prąd, tak? Tak. I powiem tak... Jeżeli się go nie wykorzysta, to i tak się płaci. Czyli tutaj jakby te koszty są stałe. Powiem tak, jak organizują na przykład w Lubinie, w ten sposób poszli, że generalnie dla wszystkich obiektów miasta zamówienie zamawia moc miasto. I wtedy ta moc jest przerzucana. Wykorzystujemy tu, wykorzystujemy tam i nie ma tych strat.
i wtedy cena kilowatogodziny tej czystej, oni płacą 29 groszy, przynajmniej tak płacili w zeszłym roku, plus oczywiście koszty przesyłu. Ale w stosunku do średniej ceny rynkowej, to jest to około 35-40% taniej. Jeżeli się zamawia indywidualnie, jeżeli to zamówi szkoła, to dla szkoły to będzie duże obciążenie i cena jednostkowa będzie na poziomie 45 groszy albo i wyżej. Stąd wiele miast w tym kierunku teraz idzie, że na wszystkie obiekty, które są należą do miasta czy do gminy, jest zamówienie wspólne. Oni negocjują cenę, zbiorcze zakupienie i wtedy ta cena jest dużo niższa niż rynkowa. Także tutaj bardzo korzystną cenę, bo ja bym zaskoczony za tyle. Spodziewamy się, że na poziomie 35-38 groszy, oni mówią, nie, miasto to negocjowało jako wspólny zakup energii dla miasta na poziomie 29 groszy, ale oczywiście mamy koszty. Znaczy na pewno jest to problem. Nie wiem, jak to by wyszło przy takim zakupie, bo tak czy inaczej to trzeba zamówić ten prąd. Jeżeli go się nie wykorzysta, załóżmy, bo tor będzie nieczynny, czy to i tak trzeba za niego zapłacić. Także i wtedy można zamówić mocną aupę zimowy, inną mocną aupę zimową. Tak. To co? Jeżeli są na przykład klimatyzowane budynki, to klimatyzacja bierze więcej i moc, która jest zamówiona dla lat... To mnie zastanawiają te koszty, bo to w przypadku na przykład, gdy jest zima, tego prądu tak czy inaczej, to chyba się nie da odmówić. Załóżmy, że jest... Nie, już mamy mróz, umowy, ale umowy są tak skonstruowane, że chyba... Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby zmieniać je. Nie. Jest zawsze możliwe negocjowanie umów i ustalenie. W każdym razie jest to temat, który wymagałby dokładnego wyjaśnienia, wydaje mi się. Ale w szkole ja też zamawiam na każdy miesiąc gaz, prawda? Tutaj też tylko bym zamawiał, załóżmy na 4 miesiące. Przecież ja nigdy nie zamawiam na cały rok, tylko na 4 miesiące. W szkole zamawiam gaz na każdy miesiąc, tak samo. Ale też, to też trzeba wyczuć, bo nieraz opłaca się nawet zapłacić, zamówić mniej, żeby zapłacić karę, bo to w sumie i tak taniej wyjdzie, niż to, co tam jest. Ale no to już są sprawy, no to już są bardzo techniczne, szczegółowe. Przy czym przy zamawianiu jako pierwsza jednostka, jako gmina, miasto, jest lepsza cena i wtedy to się kompensuje. Jeżeli mamy na przykład latem większe zużycie dla potrzeb klimatyzacji, nie ma wtedy zużycia dla tor. Zimą nie ma zapotrzebowania dla klimatyzacji, to co już były zalecenia, żeby w dużych zakładach wyłączać klimatyzację, bo brakuje energii, to wtedy mamy, bo latem jest okazuje się większe zużycie niż zimą. I wtedy można takie tą zamówioną moc przerzucić na lodowisko czy na tor. Czyli podmiotem na energię będzie Urząd Miasta, czyli miasto, a nie klub chętny. Tak, potem jest tak, rezygnowana po prostu na poszczególne obiekty, bo wtedy to znacznie taniej wychodzi. Tanie ludzie tak, tak robili, mówią, mają olbrzymie oszczędności. Dobrze. Jeszcze tylko powiem, dlaczego Pan mówi o Lublinie, bo w Lublinie jest podobny tor, też 250 metrów, tylko 5 metrów. Trochę no, tam jest tor z lotniskiem, tam jest tor, ja to w 2002 roku, tam jest lotnisko w środku plus tor, z tym, że tor jest gorszy po prostu, jak tutaj, no bo tu już jest 6-metrowy, tam jest 5-metrowy, ale złotszy z lotniskiem, także tam mają 1800, ponad 3000 metrów kwadratowych lodu, w związku z tym tam jest wyższa i tam jest całkowicie, ja tu nie znam terenu, czy jest jakieś zacienienie, drzewa czy coś. Tam jest planowane, w tej chwili już jest projekt zrobiony, będą robili zawaszenie po to, żeby zmniejszyć wpływ słońca, które, bo powiem tak, udział w kosztach największy na słońce. Jeżeli wyjdzie słoneczko, to daje nam ponad 200 W, 220 W na metr kwadratowy, minimum 180 w okresie tym zimowym w grudniu. Jeżeli mamy pozostałe zapotrzebowanie dla torów energii, to jest w granicach około 220-230, a więc decydujące jest słońce i ewentualnie opad deszczu. Jeżeli zrobią zadaszenie, że nie będzie bezpośrednio operowało słońce, to koszt eksploatacji tego toru spadnie. Raz, że można wydłużyć okres eksploatacji, ale koszt eksploatacji spadnie co najmniej o 40-50% w dół zużycie energii, bo nie będzie bezpośredniego oprogramowania słonecznego. Dobrze, następne pytanie, tutaj koleżanka Janina Mola, bardzo proszę. Chciałam zapytać, bo to mnie cały czas nurtuje. Pomysł mi się podoba, ale mówimy już o kosztach, a ja chciałam się dowiedzieć, i może Pan Dyrektor mi powie, z tym dofinansowaniem, żeby dostać dofinansowanie 33% z Ministerstwa Sportu, czy z jakiegoś innego źródła, to musimy mieć dobrze napisany projekt.
Czy ma Pan kogoś takiego, kto napisze ten projekt tak, że nam nie utrącą go, a przyjmą, żebyśmy mogli dostać dofinansowanie? Czy to jest niewiadoma? No, wydaje mi się, że ja jestem w stanie napisać projekt do Ministerstwa Sportu. Tak była wybudowana To wtedy jedną trzecią dostajemy. Tak była wybudowana hala na Żabim Oczku. To też było dofinansowane. I następne moje pytanie. Mamy wybory. Ale nie wiem, czy teraz, trudno coś powiedzieć, teraz przed wyborami. No właśnie. Czy to się coś może zmienić, że na przykład nie będzie już dofinansowania 33%? Nie wiadomo. Przed wyborami to nic nie wiem. To faktycznie. Bo jedna trzecia kosztów mniej, dofinansowanie skądś, obniży nam koszty, prawda? Tak, tylko od razu mówię, że Ministerstwo Sportu, jak byłem, nie dofinansowałoby zanoszenia takiego pod balonem. To już to sprawdzałem. Jakiego nie? Pod balonem, to znaczy... Do mikrofonu, panie. Jeżeli byśmy na przykład chcieli zrobić, prawda, zadaszenie, prawda, bo tutaj też było, to tutaj jest takie zadaszenie, prawda, było tego całego nawet obiektu, to się nazywa taką konstrukcją jakby pod balonem i wtedy, tak jak korty tenisowe, na to Ministerstwo Sportu nie daje pieniędzy, ponieważ uważa, że to nie... Słucham? A na jakie by dało? Znaczy na teren odkryty bez problemu. No, bez problemu. Czyli w ogóle zadaszenie, jeżeli będzie w jakikolwiek sposób zadaszony, tak. To nie dostanie. Nie, bo musi być, my dostajemy, jakbym składał wniosek, to trzeba mieć projekt, pozwolenie na budowę, no już samą dokumentację. I dopiero wtedy możemy startować, jeżeli chodzi o złożenie do ministerstwa. Do Urzędu Marszałkowskiego, przepraszam, do Urzędu Marszałkowskiego. Uśpijmy. Jeżeli będzie zadaszony, nie dostajemy pieniędzy. Nie, jeżeli... Na dach. Na dach. Aha, na resztę dostajemy, dachmy własne. Ja wytłumaczę może to, że związane z tenisem. Bo jest tak zwany balon, że pompowane jest powietrze. Czyli to nie byłoby dofinansowania. Czyli jest postawiona konstrukcja i cały czas jest pompowane powietrze. No jest to generalnie niezdrowe i prawdopodobnie dlatego tego na to nie ma zgody, bo kiedyś były korty tenisowe, były robione właśnie tylko pod balonem, żeby były wpompowane powietrze. W tej chwili po prostu w Szwecji już zostało to zabronione, w Polsce jeszcze to jest, ale generalnie to nie jest zdrowe. Czyli chodzi o to, że konstrukcja stała byłaby dofinansowana. No i oczywiście, jeżeli byłby projekt i koszty, jeżeli od razu byłoby ten projekt z zadaszeniem, no to jest ten, cena jest, od razu wzrasta i wtedy są większe dotacje, prawda? Bo to jeszcze pan dyrektor musiałby się dowiedzieć, ile dał zadaszenie. Dobrze, to ja już tutaj porozmawiam z panem, bo pan ma tutaj kolegów, który ale no nie dzisiaj, nie, dobrze, na pewno za miesiąc. Dobrze, Robert Karnecki. Ja mam pytanie na chwilę, bo to mniej więcej koszt zadaszenia kortu tenisowego jako takiego w granicach jest 250 tysięcy złotych w konstrukcji. Kort ma mniej więcej 600 metrów kwadratowych, czyli 600 razy 3. No to jest w granicach 800 tysięcy złotych, tak mi się wydaje, by kosztowała konstrukcja dachowa. Ja mam takie pytanie. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie, ile jest dzieci jeżdżących na łyżwach? Dzieci jeżdżących? Trenujących. Znaczy, którzy są sklasyfikowani, tak. To co pokazywałem, jest 63 osoby. Sklasyfikowane. Takie jeszcze pytanie... A jeżeli będzie tor, no to ja wszystko. Rozumiem, ale tak chodzi mi o to teraz tak jakby aktywnych, tak? Jeżdżących... w inne miejsca. No tylko możemy do autobusu, możemy wziąć 45 osób, no i nie da rady więcej. A ile jest takich lodowisk w Polsce? Tego typu? Tego typu? Tego typu jedno, tylko w Lubinie. Nie ma tego. W Lublinie? Lubin. Stolica Miedzi. Lubin. Polska Miedź. Miedźka, Lubin.
To jest dokładnie takie samo, jak my chcemy? Tak, to jest, znaczy tam, ten jest węższy, bo to chociaż tu pan projektant powiedział mi, że tam jest w środku. No ja tam byłem ostatnio na zawodach 3 lata temu, to może mnie zamrozili. Ale on jest węższy, tylko ma 5 metrów i dzieci na rozgrzewkę, no to może miały tylko 50 centymetrów do pojeżdżenia, także nawet nie mogły się rozgrzewać, także tam puszczają tylko po prostu jedną parę, skończy, schodzi i tak dalej, bo nawet się nie można rozgrzać. Ja mówię już o zawodach, bo do treningu to jest bardzo dobry, to nawet w telewizji można powiedzieć jak czerwony. Ja myślę, czy panie dyrektorze, czy takie jest możliwość, żeby zorganizować jakiś wyjazd, aby obejrzeć taką inwestycję? Fajnie, bardzo dobry pomysł. Zabiorę porozmawiać z właścicielem na temat jakby takich realnych kosztów, jakieś takie, tak trzeba by po prostu poprosić tych właścicieli o to, aby przedstawili plusy i minusy, tak żeby tak się poważnie na ten temat porozmawiać. Dobrze, zabiorę państwa w grudniu na zawody do Lubina. Pojedziemy my samochodem, dzieci pojadą autobusem, razem pewnie ze Słończymem, bo tak, żeby były tańsze koszty, a ja wtedy i kto by chciał po prostu pojechać, byłby taki zainteresowany, to proszę mi powiedzieć mi w ciągu miesiąca, to ja zorganizuję transport i po prostu. To panie dyrektorze, tak, wielodniowy. Radny Czarnecki będzie z mnie w kontakcie z panem dyrektorem, on taki wyjazd tutaj pomoże zorganizować, jeździ dobrze na łyżwach, tak? Przynajmniej. Nie chodzi mi o to, żeby oczywiście nie tyle pojechać i sobie popatrzeć, tylko porozmawiać z inwestorem, tak? Z właścicielem o kosztach takich realnych. No tam wiecie państwo, tam to jak nie chcemy jechać na zawody, żeby oglądać, znaczy to również, ale żeby był czas na taki po prostu taką merytoryczną rozmowę. Dobrze. Czyli rozumiem, dobrze, że pan dyrektor przyjmuje taką propozycję od kolegi tutaj. Bardzo się cieszę. Bardzo też się cieszę. Bardzo się cieszę, tylko tak powiem humorystycznie, że jak pracowałem, miałem taki okres, że pracowałem w starostwie i też była wycieczka, ale gdzieś w inne miejsce, ale przyjeżdżaliśmy przez Sanok i na siłę radnych powiatowych prosiłem kierowcę, żeby zjechał na tor lodowy, tylko to było latem, do Sanoka, bo chciałem pokazać radnym powiatowym, jak wygląda lodowisko 400-metrowe. To proszę mi wierzyć, że na 40 osób to tylko wyszło 10 osób chciało tylko zobaczyć, także. Także nie byli chętni, a tutaj widzę, że jest zainteresowanie, to mnie to cieszy. Ale jak pani burmistrz z nami pojedzie, to też wyjdzie, będzie oglądała, tak? Pani burmistrz, pani wiem, że jest... Nie jestem fanką lodu. Czyli ja rozumiem, że kolega Czarnecki tu z panem dyrektorem będzie w kontakcie i jeżeli będzie taka możliwość i sprzyjające warunki pogodowe, że będzie można gdzieś wyjechać samochodem, tak? W grudniu to bardzo bym prosił panie przewodniczący Komisji Budżetu, to też fachowa jest tutaj inicjatywa pana przewodniczącego, także bardzo proszę Jarosław Paczko. To, że może pan powiedzieć, co znaczy sklasyfikowanych, a nie sklasyfikowanych, ile jest tych, a ile jest tych, bo tych już wiemy. Tak, sklasyfikowanych to znaczy, że już startowali w zawodach, prawda, że muszę wykupić licencję i mają prawo startu, prawda, bo no te dzieci na przykład, no teraz jak na tych wrotkach, czy tam państwo widzicie, jak przychodzą, czy pierwsza, druga klasa, chociaż druga klasa, jak już jest zdolny, to już może wykupimy licencję i może tam w jednych zawodach już wystartuje. No, jak jest dobry rocznik, to i więcej się zdarza. Ale mówię, to są ci, którzy mają wykupione licencje i mają prawo startu. Oczywiście to są przebadani, bo przez lekarza. No dobrze, ale reszta gdzieś trenuje, żeby miała możliwość startu. To ile jest wszystkich? Jeszcze raz. Ile jest wszystkich? 60 jest klasyfikowanych. Mnie to trudno powiedzieć, no to tak jak na wrotkach. No tutaj startowało, załóżmy w Milanówku, bo deszcz pada, ale za tydzień już była lepsza, która startowało, załóżmy około 100. Ale no w samej szkole, jak przyjdziecie, to zobaczycie, że 100 dzieciaków, to mam 75, to 50 dzieciaków z pierwszej klasy jeździ na wrotkach, się uczy. To mi to jest tak trudno powiedzieć. O to właśnie chodzi, ile jeździ tych dzieci, a nie ile już trenuje.
Aha, no to nie, no to się tak zmienia, to koło 100 to na pewno, bo zauważcie Państwo, że pierwsza klasa, czy tam druga klasa, to tylko pojedzie raz w tygodniu, w piątek, bo rodzice nie puszczają, prawda, bo są za mali, także tutaj, no, tutaj to śmiało mogę powiedzieć, że 100 to na pewno będzie jeździło na łyżwach. A jeżeli będzie zima i wylejemy lodowisko, no to jesteśmy w domu, prawda? To wtedy te małe dzieci, mamy dla nich łyżwy krótkie, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że oni jeżdżą na stegny, ale te małe dzieci z pierwszej, z drugiej klasy, to najpierw jeżdżą na hokejach. Mamy hokeje, uczymy na hokejach i dopiero po pewnym czasie widzimy, że jak już dobrze stoi na tych łyżwach, to wtedy dajemy po prostu panczenę, dajemy już te łyżwy długie. Oczywiście nie klapy, tylko przekręcamy, żeby tam się mu nic nie stało. Dopiero jak już nauczy się na tych panczenach, dopiero odkręcamy klapy i już tak gdzieś dopiero w czwartej klasie jeździ już na takich łyżwach, no można powiedzieć półwyczynowych, chociaż nie, no też bym skłamał, bo ten Śliwka, który w tej chwili ma najlepszy wynik, jest w klasie piątej, ale on jest, jak poszedł do klasy jako 6-latek, to jakby czwarta klasa, no to on już jeździ, od roku jeździ na Wikingach, na klapach, a takie łyżwy kosztują w granicach 2500 zł, prawda? Ja tylko tutaj chciałem jeszcze dodać, panie dyrektorze, zna pan temat klubu sportowego Milan. Myśmy jako miasto zaczęliśmy ten klub budować i było dwie drużyny. Tam poszły bardzo duże środki. To było 15-20 lat temu. To było raptem 50 piłkarzy, tak, to było plus minus. Oni się bardzo zmieniali, bo oni jakoś nie zawsze mogli tak, jako że dojechać na stadion, czy na boisko, nie na stadion, czy gdzieś tam na mecz. Z chwilą, gdy ta infrastruktura zaczęła się na stadionie pojawiać, pojawiło się bardzo, bardzo wielu piłkarzy. To jakby patrząc teraz na tą koncepcję, jeżeli by się taki obiekt pojawił na Turczynku, to nie można dzisiaj mówić, panie dyrektorze, tutaj się z kolegą Robertem nie mogę do końca zgodzić, no panie dyrektorze, a ilu dzisiaj jeździ? A na 60, a jak będzie obiekt, to będzie jeździło, słuchajcie, to jest trudno dzisiaj do oszacowania, czy to będzie 100, czy to będzie 200 osób. Po prostu nie ma obiektu i tak się młodzież nie garnie, bo nie ma tego obiektu, a wyjechać w niedzielę, w sobotę gdzieś autokarem, na stegny i wracać wieczorem o pustym żołądku czy jakimś kawałku żółtego sera, to trzeba mieć naprawdę już wybitnego, dobrego zapaleńca łyżek czy innej dyscypliny sportu. Także uważam, że jakby taki obiekt był, to przy tych 60, co pan dyrektor mówi, ja już tak mówię z przykładu własnego z Milanu, mówię, że on gdzieś byłem, tworzyłem tą atmosferę na Milanie, nie wiem, lepiej czy gorzej, było 2,5 drużyny piłkarskiej, a wybudowało się i jest teraz ze 200-300 większych, mniejszych piłkarzy i z sukcesem dzisiaj kolego Roberta się cieszymy z tego sukcesu. Ja chciałem tylko uzupełnić, że panie Waldemarze, że ja zadałem pytanie, wydaje mi się właściwe, ile dzieci jeździ? A nie dążę do tego, nie, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo to jest logiczne. Nie chciałbym, żeby to zostało dzisiaj tutaj na tej sali w komisji, a zwłaszcza też u pani burmistrz w pamięci, że jest tylko 60 łyżwiarzy. Jest tych łyżwiarzy trochę sporo. Jest analizy, no przepraszam, to ta analiza jest najważniejsza niż pamięć, także to też... Na razie to jest pod dużego palca. To też uważam, że będzie obiekt, my oczywiście, panie dyrektorze, szanowni państwo, jako komisja i jako radni jesteśmy za tym obiektem, czy on będzie w tym miejscu, czy innym, ale jesteśmy od lat, ale co z tego, że my jesteśmy, pani burmistrz, jak portfel trzyma w większości pani burmistrz i... Należy, pani burmistrz, pani wnosi propozycję tego budżetu i my też mamy taką, to w takim razie się przyjąć tą opinię, co pani burmistrz mówi, to w takim razie wycinamy pewne inwestycje na przyszły rok i nie tylko i budujemy to, powiedzmy, ten obiekt sportowy. No to też tak jakoś tak, no... No i widzi pan, trzeba podjąć decyzję. Decyzja, szanowni państwo, jest trudna. Trudna portfelowo. Jeżeli te środki, panie dyrektorze, pan pozyska te 30-35% z tego czy innego ministerstwa przy wkładzie projekt i zarządzanie i jakiś menadżer tego już całego obiektu, bo to uważam, że trzeba byłoby przyjąć dobrego menadżera, pani burmistrz. Pani burmistrz, można, tak? Można. Tak, pani burmistrz i menadżer.
Ale nie, ja mówię tak już o przyszłości, tak na plus tego projektu, że jeżeli by taki obiekt miał powstać przy Milanie czy na terenie Milanu, to musi być jakiś dobry menadżer do spraw sportu całego obiektu, włącznie jak pan mówił, że w okresie letnim wrotkarze, nie wrotkarze można było z tego korzystać, że jest ta ślizga, tak jak jest to w Grodzisku, że jest obłożona od rana do późnych godzin nocnych, chyba do 22:30, bo wtedy można będzie tam pojeździć sobie tak spokojnie. Czyli, ale to mówię, że to musi być dobra koncepcja, dobry menadżer całego tego terenu i wkomponować w to lodowisko z dobrym menadżerem, to wtedy te koszty utrzymania będą zarówno i zimowe, i letnie będą tańsze. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Janina Muława, bardzo proszę. A ja powiem, że tak, to co dzisiaj zostało zaprezentowane i jak przedstawiono koszty, mnie to przekonuje. Obiekcje moje są takiej natury, że czy pozyska się te 30% i czy się nic nie zmieni po 25 października po wyborach? No właśnie, dlatego no, musimy poczekać. Druga rzecz, to jeszcze to zadaszenie. Realnie, bo tutaj tak padło pi razy oko, ile to będzie kosztowało, suma summarum, ile całość. No i potem zaczniemy się zastanawiać, panie burmistrz, czy takie środki uda nam się zgromadzić, bo ja, pani jest przeciwniczką, nie banką lodowiska, a ja nie jeżdżę ani na wrotkach, ani na łyżwach. Ja też, ani mi to ziemi, ani brzeg. Ale wydaje mi się, że analizując, że w Polsce nie ma za dużo tego typu lodowisk, można by było zapytać mieszkańców w referendum, co o tym myślą, o takim pomyśle zbudowania toru łyżwiarsko-wrotkarskiego i potem mielibyśmy już pełną wiedzę i odnośnie kosztów, i a menadżer, takiego menadżera widzę. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani burmistrz Wiesława Krasowska. Jeżeli zostałam wywołana do odpowiedzi, to tylko powiem, to państwo decydujecie o tym, co gdzie pieniądze przeznaczamy na inwestycje. Przypomnę, że 2 225 000 to są 4 drogi i tylko tym. No nie, ale ten rozsądek musi być po obu stronach, pani burmistrz. Ten rozsądek musi być po obu stronach, zarówno po stronie... To państwa należy decyzja. Nie, ten rozsądek musi być po stronie burmistrza i rady. Porządne 4 drogi. Nie dróżki, ścieżki zrobione metodą chałupniczą, tylko droga zrobiona z projektem, porządnie, z krawężnikami i taka, której nie będzie trzeba remontować przez najbliższe 5 lat. No tak, a tam się na łyżwach nie da jeździć. Dobrze, Ania Chabot. Ale się da samochodem jeździć i chodzić suchą nogą do szkoły. Ja mam takie pytanie jeszcze do pana dyrektora. Czy jeżeli jako klub korzystacie z toru łyżwiarskiego na Steglach, czy ponosicie z tego tytułu jakieś opłaty? Czy macie udostępniony bezpłatnie tor? To jest różnie. To jest ciągle walka. Ciągle nas no, szarpią, przepędzają. Ale jakoś mi się udaje. Przez tyle lat nie płaciłem. Ale w tym roku będę płacił. Złożyłem wniosek do ministerstwa, do Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, ale przez... Może źle powiedziałem. Do Ministerstwa Sportu przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. On tam po prostu podpisuje się, bo zna wyniki, prawda, ręczy. I w tym roku na miesiąc listopad, grudzień dostałem 9000 zł, żebym mógł zapłacić za treningi na stegnach. Ale w poprzednich latach to było różne, ale nie przekraczało to 2000 zł do tej pory. Natomiast... Jeżeli jestem w Zakopanem, przepraszam, że jedno słowo, jeżeli jestem w Zakopanem na obozie, no to wtedy koszt kosztuje jednego treningu, jednego zawodnika 10 zł. Także sobie proszę wyobrazić, że to już musi być ścisła grupa, na których możemy liczyć, że będą osiągać te wyniki i medale. No. To są dosyć duże po prostu koszty. Także do tej pory na stegnach, to mówię, może 2 razy zapłaciłem w ciągu tych 30 lat po 2000 zł, w tym roku zapłacę 9000, bo mam takie przyznane pieniądze. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych pracowników, no bo tam podał pan, że będzie do obsługi potrzebnych 3 pracowników w sumie, tak? Bo z 2 technicznych, no to 3 razy.
tak? To jest z takimi pensje, ZUS-y, dodatki do pensji, to jest około, myślę, 10 tysięcy miesięcznie koszt tych trzech pracowników, tak? Co się dzieje z pracownikami poza tym ścisłym sezonem tych 4 miesięcy? Bo tu były te koszty wyliczone na te 4 miesiące. Czy oni są zwalniani, czy... No bo ktoś, nawet jeżeli będzie to tor rolkarski, to ktoś musi chyba tym zarządzać i pilnować tego, tak? Znaczy, ja tutaj podawałem tylko odnośnie lodu, ale jeżeli już by to powstało, jeżeli już by miało powstać to lodowisko, już by było i ten tor rotkarski, no to trzeba byłoby się głębiej zastanowić, jeżeli to jest na terenie Milanu, prawda, czy na przykład tutaj też są pracownicy, jeżeli chodzi o basen, nie wiem, co oni potem robią zimą. No tutaj to można byłoby tych pracowników jakoś tak wymienić, ale to jest już po prostu, to są szczegóły, bo ja wyliczyłem tutaj, to byłoby na umowę zlecenie, przyjęcie po prostu. To co, chciałem do tego, co Ania, ci pracownicy, a co tam jest w środku? To tak, co tam w środku w tym torze będzie? Dookoła tego jest bieżnia, a w środku? Nie, no to... Może być trawa, może być sztuczne lodowisko, tutaj może być sztuczna trawa, tutaj była koncepcja, to była przy szkole numer 1. To miało być po prostu boisko takie 20 na 40, wielofunkcyjne i tak dalej. Jeżeli są pieniądze, to następne 500 000, bo trzeba liczyć w środku, żeby zrobić takie boisko, bo mniej więcej te nasze boiska kosztowały około 300 tysięcy przy szkole numer 1, 2, i przy Narzewi Moczku. Tak mi się wydaje, że mniej więcej kosztowały około 300 tysięcy. To można byłoby jeszcze wrzucić pieniądze, prawda? I można byłoby tutaj zrobić boisko wielofunkcyjne. Także ta młodzież, by mieli utrzymanie przez cały rok. Ta młodzież też mogłaby po prostu... Ale no to mówię, no to... Tu można robić cuda. Jak mamy teren, mamy pieniądze, to można robić cuda. A ja jeszcze mam jedno pytanie. Mam jeszcze jedno pytanie, panie dyrektorze. Czy ten temat był poruszany w powiecie? Czy powiat nie jest zainteresowany partycypowaniem w kosztach budowy? Czy to jest, nie wiem, technicznie możliwe? No bo rozumiem, że w Grodzisku też jest klub. I tam też trenują młodzi zawodnicy? To już raczej dobrze, że o co chodzi. Tak, trenują wsparcie Grodzisk, ale to oni podlegają pod, tak samo jak my, pod burmistrza miasta. Także tutaj można byłoby tylko rozmawiać z miastem. Jeżeli chodzi o powiat, jeżeli to byłoby na terenie powiatu, czy przy jakiejś szkole, no to wtedy może radni powiatowi by podnieśli rękę, tylko proszę mi wierzyć, że jest radnych powiatowych, zmianówka jest 4, także każda decyzja, to wiecie Państwo, jak patrzą inni radni z innych gmin. Panie Burmistrza, w ramach PTO byłyby jakieś szanse, żeby te 3 gminy też się dorzuciły trochę? Nie znam stanowiska gmin sąsiednich, nie mam zielonego pojęcia. Ale można zaproponować. Popytać burmistrza, może też ten temat by ich zainteresował i też jakieś środki przeznaczyliby. Nie znam odpowiedzi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Podkowę, to byłem w zeszłym roku zimą. Oni wypożyczyli takie lodowisko, nie wiem czy... Jakie? Demontowane są. Tak, demontowane, ale chodzi o to, że takaś była sztuczna płyta, to nie było mrożone, tylko to było po prostu wyłożona jakaś taka płyta, zrobiona bandy, ale to lodowisko to było może, no tak jak tutaj to pomieszczenie, tak, stworzywa. I nawet mam chyba zdjęcie tutaj w telefonie, bo robiłem. I specjalnie pojechałem, bo myślałem, że Podkowa ma lodowisko sztuczne, ale jak wszedłem, zobaczyłem, potem się pytałem tych ta ludzi, co jeżdżą, to jest taki, jakiś taki materiał, jakaś taka płyta, że no to ciężko, że to nie ma takiej, jakiejś żadnej takiej szybkości,
No ale ruch był, prawda? Tam troszeczkę ludzi było. Także, ale nawet nie wiem, jakie to były koszty, bo na tym można też jeździć i w lato, ale wiem, że to... Do 10 stopni one utrzymują, przed lato trochę gorzej. Tak? No widzę, że pani burmistrz jest zorientowana i to dobrze wróży. Dobrze, szanowni państwo. Bo jeszcze jedno słowo, dlaczego tak mówię, jestem zdziwiony, bo wiem, że w Łebie 5 lat temu też tak robiła taka nawierzchnia, bo dostałem zdjęcia, także tutaj może też jakaś jest inna technologia. Dobrze, szanowni państwo, dzisiaj tego problemu nie rozstrzygniemy na tej komisji. Nie podejmujemy decyzji dzisiaj, także propozycja tutaj kolegi Roberta Czarneckiego i pana dyrektora, żeby w grudniu wyjechać, tak? Tak? To jest propozycja, tu bardzo bym prosił kolegę radnego i pana dyrektora, żebyście byli w kontakcie, a tylko spadnie pierwszy śnieg taki w grudniu, to ci radni, którzy chcą jechać, bardzo proszę, tutaj pan przewodniczący Komisji Budżetu będzie prowadził listę, a już są pierwsze zgłoszenia. I zobaczymy to, co jest tam daleko w Polsce, jak to funkcjonuje i jak to działa i jakie są tego koszta rzeczywistego utrzymania. I panie trenerze, prezesie, dyrektorze, prosiłaby komisja z Wega i Sportu o takie zestawienie, takie budżetowe, co pan dzisiaj tak przedstawiał w tych swoich tutaj tam zapiskach, żeby to było gdzieś tu spisane, żebyśmy to mieli to w teczce, bo to tak poglądowo oczywiście. Także temat zostawiamy do grudnia, do nowego roku i dziękujemy bardzo serdecznie panu trenerowi, że pan i rodzicom, którzy tutaj są tak zaangażowani w tą dyscyplinę sportu poprzez swoje dzieci i myślę, że pan dyrektor będzie miał duże wsparcie od rodziców i nie tylko, tak panie dyrektorze? No, w zeszłym roku sami rodzice, znaczy czy dzieci czy rodzice zebrali 1000 podpisów. To jak na miasto Milanówek, to jest to bardzo, bardzo dużo. Dobrze. Jak wiem, że są ludzie, którzy chcieliby również jeździć poza terenu Milanówka, żeby takie lodowisko powstało. Jest bardzo dużo osób, gdzie zbieraliśmy podpisy, gdzie po prostu ludzie z terenu Grodziska, z Grywinowa też chcieli się podpisywać. Ale my nie przyjmowaliśmy. Przyjmowaliśmy tylko ludzi z Milanówka. Ja, pani nie musi nas przekonywać, proszę Panią, ale dziękuję za ten głos, bo to jest bardzo cenna inicjatywa ze strony rodziców. Czyli Panie Dyrektorze, Pan nie jest sam, ma Pan tutaj, myślę, że większość Komisji Sportu jest za tą Pańską propozycją, tylko trzeba znaleźć też środki, które by można było do naszego portfela dorzucić. Także na ten czas Panu serdecznie dziękuję. 30% to na 100%. No to 30 czy 100%, bo nie wiem bardzo. 30%. Dobrze, żartuję. Czyli panie dyrektorze, pan trzyma rękę na pulsie, jest to grudzień i byśmy na wiosnę przyszłego roku, w pierwszym kwartale, jak już pan tak wszystko by to zbierze, żebyśmy mogli jakoś na poważnie podejść do tego tematu, bo po raz któryś pan już przychodzi na kadencja jedna, druga, trzecia, czwarta i my tylko i każdy tam z nowej rady i wysłuchuje i mówi tak, panie dyrektorze, ma pan rację, pan ten rysunek zwija i pan go zabiera do domu i nic więcej nie ma. Także na poważnie byśmy się wzięli, pani burmistrz, już w przyszłym roku i chociaż tą pierwszą łopatę gdzieś wkopali w jakiś teren, bo jeszcze nie wiadomo jak teren, ale to znajdziemy. Także serdecznie dziękuję. Jeżeli pani będzie potrafiła przekonać w ramach partnerstwa. Proszę państwa, najpierw przekonanego trzeba przekonać. Ja nie jestem przekonana do tej inwestycji, więc proszę nie składać na moje barki przekonywania innych, bo nieprzekonany nie przekona. Ja nie znam ciągle odpowiedzi na jedno pytanie od pana dyrektora, które od maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik zadaje. Realne koszty, oszacowane, biznesplan poproszę i możemy rozmawiać. A pan dyrektor ciągle przychodzi z tym samym rysunkiem. Biznesplan nie polega na przedstawieniu rysunku i nieznacznych kosztów trzech osób, które jakoś tam zatrudnię, a potem jakoś tam zwolnię. Ale idziemy do przodu. Sorry, panie dyrektorze, ale tak się nie przygotowuję. Pani burmistrz, idziemy do przodu, jest ta wycieczka na ten tor łyżwiarski, żeby to się zorientować, co jak podziała. Czy pan dyrektor chciał się odnieść do tego, co powiedział pani burmistrz? Tak, bardzo proszę. Tutaj jeszcze pan mi podpowiedział, że można pozyskać pieniądze unijne na lodowiska. A ja mówię o utrzymaniu. A utrzymanie, panie dyrektorze, utrzymaniu. Te utrzymanie to może pan potwierdzić, naprawdę. To co powiedziałem, to nie będzie większe. Ile już tam powiedziałem? Napisze pan to i się podpisze i wtedy będziemy rozmawiać. Dobrze.
Nie, no, a ta kasa mówię... inna to skąd? No te środki unijne, bo pan zaczął odpowiadać, bo panu powiedział kolega. Nie wiem, tutaj właśnie pan to powiedział, że można jeszcze pozyskać pieniądze unijne, ale ja przyznam się szczerze, że... A gdzie one są? No w Unii Europejskiej. Ale tak konkretnie. Ale nie, proszę powiedzieć, z którego programu i do której instytucji. Też na tego typu inwestycje, jeden warunek, musi być ekologiczna. A więc muszą być tam użyte materiały, nie może być to zrobione na te finalnie. Ale najpierw proszę powiedzieć, z którego programu. Z którego programu możemy aplikować? Ja się tym nie zajmuję, ja tylko powiedziałem, słyszałem, że korzystają z tego, mogę się dowiedzieć o, to nie jest to. Jeżeli by pan się dowiedział, to taką informacją proszę się podzielić z panem dyrektorem, z panem Filipiakiem i już będziemy wiedzieli. Także jeśli pan byłby na tyle uprzejmy, to tak, możemy na to liczyć, że pan będzie uprzejmy, to tą informację pan przekaże. Dobrze. Kontynuując, dziękując panu dyrektorowi, kontynuując sprawy różne. Pani burmistrz, może ja jeszcze, ale ja mam do pani, jeśli pani pozwoli. Chciałem się spytać pani burmistrz, różne jakieś tam dochodzą informacje, tam gdzieś krążą, lepiej czy gorzej, i na jakim etapie jesteśmy z przygotowaniem inwestycji socjalnych w mieście Milanoku, chodzi mi o mieszkania. Złożyliśmy wniosek do Krajowego Banku. Panowie przeszkadzacie, bardzo przepraszam. Do PGK o dofinansowanie remontu 3 lokali. Zamierzamy w przyszłym roku do stycznia o kolejne złożyć. Niestety musieliśmy wycofać się z największej inwestycji, jaką liczyłam, że uda nam się tam wybudować. Głowackiego, tak. Protesty mieszkańców były... Panie dyrektorze, przepraszam, ja nie przeszkadzam. Protesty mieszkańców były takie, że nie mieliśmy szansy wyjść z procedury papierowej, więc po prostu musieliśmy się wycofać, bo to kilka lat w sądzie, tak, więc sensu nie było. Nie ma przyzwolenia społecznego na wybudowanie na Głowackiego drugiego budynku socjalnego, a to jest jedyna nieruchomość, jaką mamy, na której moglibyśmy zgodnie z planem zagospodarowania cokolwiek zrobić. Stoimy przed dylematem, czy gdzieś nie nabyć działek i nie wybudować tam, gdzie to będzie od początku możliwe, bo w tej chwili jest to naprawdę bardzo trudne. To samo jest na Okólnej, bo tam plan nie pozwala, tam można tylko jednorodzinny budynek wybudować. Jak... Nie może, to jest w ogóle... Ale no tak, takie są realia. A wylot remontujemy. Ciągle, w tej chwili mamy przejścia dosyć duże z nadzorem budowlanym, ponieważ tam była samowola budowlana. My kupiliśmy budynek, który nie był zalegalizowany i musimy go teraz legalizować, więc mamy dodatkowe koszty legalizacji najpierw, a potem dopiero remont. Czyli pani burmistrz, ja myślę, ja jestem przekonany, że pani coś działa w tym temacie z tymi działkami gdzieś, nie wiem, poza... Na razie się rozglądam za tym, czy moglibyśmy w rozsądnych cenach kupić nieruchomość niezabudowaną albo zabudowaną taką, którą moglibyśmy dostosować, tylko żeby to nie było coś w stylu wylotu, bo tam mamy więcej problemów niż korzyści. No na pewno nie w strefie konserwatorskiej, bo... No nie, chodzimy o poza strefę. Tak, ja też myślę o obrzeżach, żeby można było rozsądnie postawić ze dwa domy. Tak, też nie chodzi mi o osiedle, tylko żeby można było tam postawić dwa domy wielorodzinne. Tyle na razie mogę powiedzieć. Jakie jest w tej chwili zapotrzebowanie na mieszkania? Komisja Mieszkaniowa cały czas rozpatruje wnioski, jakie zostały złożone. Nie znam dokładnej liczby nowych, bo rozumiem, że pyta pani o tych, którzy w ogóle jeszcze nie mają mieszkania. Ale z moich rozliczeń dzisiaj były 4 osoby. Dzisiaj tylko były 4 osoby. A na liście jest około 100. Tych, którzy nie mają nic, a są tacy, którzy proszą, żeby ich zabrać z TBS-u, bo nie płacą. Są tacy, którzy mają wyroki komornicze, bo nie płacą, czyli mamy zajęte lokale o zbyt wysokim standardzie, bo nie stać tych ludzi na płacenie. Jutro jest u mnie prezes Pioczkowski, będę z nim na ten temat rozmawiała, bo mamy duży problem w TBS-ach osób, które z naszej puli mieszkają i nie stać ich na to, żeby płacić czynsze, jakie są w TBS-ach. Mają dosyć duże zadłużenie. Około 50%, nie będę podawała dokładnych liczb, bo to są dane chronione, tak? Ale około 50%. Dobrze, ja sobie jeszcze pozwolę pani burmistrz, czy jakaś informacja w pierwszym kwartale przyszłego roku w temacie tych nieruchomości, działek, pani coś poinformuje? Jeżeli tylko będę wiedziała,
coś nie tam. Będę czekała. Jak będę miała propozycję dla Państwa jakąś rozsądną, to od razu się z nią zgłoszę, nawet między sesjami. I oczywiście środki w budżecie na 2016 rok, jeżeli nawet nie będą zabezpieczone, to będą się, przepraszam za wyrażenie, będą się musiały znaleźć w budżecie, żeby to móc realizować. Panie Przewodniczący, przepraszam, ostatnie zdanie, jeśli mogę, ponieważ budżet mamy taki, jaki mamy, każdy widzi, i zabezpieczanie pieniędzy tak profilaktycznie nie ma sensu, bo szkoda ich po prostu trzymać. Ale ja rozumiem, że przyzwolenie Rady będzie takie, że z czegoś zrezygnujemy, a po prostu podejmiemy decyzję w tym momencie, kiedy ta decyzja będzie. Ja na dzisiaj jestem za. Ja nie wiem, na Pana mogę na ten liczyć, nie wątpię. Kolega Robert też tak kadencję, przewodniczący Komisji Budżetu, kiwa głową, że chyba. O nie, no to porozmawiamy przy okazji. Pani burmistrz, jeszcze mamy następny temat naszych miejskich, takie duże słowo, no, ale jest, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, hal miejskich. Pani burmistrz, czy jaka jest sportowa? My pod halę miejską, hal sportowych. Miejskich hal sportowych. Proszę mi powiedzieć. Dlaczego są takie zależności, że jeden klub przychodzi na halę miejską i korzysta, duży klub sportowy Mina, przychodzi i on nie płaci, ja to rozumiem, że nie płaci, bo to są jakby nasze środki przekładane i bez sensu, żeby to robić i płacić z tego VAT, ale są pozostałe kluby w mieście Milanówku, które nie aplikują o dotacje od burmistrza z budżetu centralnego, jak jakoś sami funkcjonują, przychodzą na halę sportową i jeszcze muszą płacić za wynajem. To jest trochę nieuczciwe. Zgadzam się z Panem w tej materii i dlatego powzięłam kroki prawne, żeby zmienić ten proceder. I na najbliższą sesję dostaniecie Państwo projekt uchwały o przekazaniu. Ja tylko nikomu nie mówiłem, no, pan już wszystko. A ja już to zrobiłam. Tak, widzi pan. Nie, to miło. Nie, to jest w ogóle. Bo to jest rzeczywiście. W kwestii dyrektorów są ich zasoby, to dyrektorzy powinni się starać o to, żeby hale pracowały. To dyrektorzy są menadżerami w tych ośrodkach, a nie burmistrz. I to oni będą tym zarządzać od początku roku. Moja propozycja jest utworzenie konta środków własnych, jeśli już Pan o to pyta, myślę, że Komisja Zdrowia nie jest złym miejscem, żeby o tym mówić. Komisja Zdrowia tutaj, tak, jako hale sportowe i wtedy zarządzając własnym zasobem materialnym, czyli budynkami, w tym halami sportowymi, dyrektorzy sami odpowiadają sobie na pytanie, kto powinien i gdzie i za ile ćwiczyć. Oczywiście, że wspólnie ustalimy ramy finansowe takie, żeby nie było konkurencji wewnętrznej, bo to nie o to też chodzi, żeby sobie wycinać wzajemnie. Zarzut do klubu sportowego, proszę nie do mnie. Ale nie, panie burmistrz, ja tutaj, bo teraz jestem zaniepokojony, no bo teraz sami i dyrektorzy, to jak tutaj jest tutaj dyrektor zespołu szkół numer 3 i na przykład przychodzi jakiś tam klub XY, który powiedzmy nie aplikuje i nie dostaje żadnej dotacji z budżetu centralnego, musi przyjść, mający naszą młodzież milanowską, musi u pana dyrektora zespołu szkół numer 3 wynająć taką halę i zapłacić. Zawsze musiał. A jakie stawki będą, to będą zależały od nas wspólnie, a nie ode mnie. Tutaj bardzo proszę pan Krzysztof. Jesteśmy po naradzie z dyrektorami, ustaliliśmy wspólnie, że to jest najlepszy sposób. Czyli podchodzimy miękko do tego tematu, do pozostałych klubów, które są. Ale my nie mówimy, my wychodzimy od szkół, a nie od klubów. Aha, od szkół, no dobrze. Pan Włodzimierz Filip, jak bardzo proszę. Nasze działo. Tylko trzeba baterię przycisnąć i będzie działało. Nie? Operator podaży działa. Słychać? Tak, mam pytanie, ale co z Milanowskim Centrum Kultury? Jeśli ja robię 20-30 imprez na halach sportowych, piłkarskich, załóżmy mecz jest, turniej jest od 10 na przykład do 16, czy ja muszę też płacić? Pani burmistrz? To znowu pytanie jest nie do mnie, bo zarządzenie. Nie, ja rozumiem. Nie. Ustalenia muszą być takie, że to dyrektor decyduje, kto i gdzie, jak zajmuje mu halę. Bo do tej pory były największe problemy i skargi od dyrektorów, że nie mogą korzystać i przede wszystkim dzieci, które powinny ćwiczyć, nie mają kiedy WF-u odbyć, ponieważ odgrywają się różne zajęcia, tylko nie te, które powinny w szkole. Hala sportowa najpierw jest dla szkoły, potem dla reszty. I od gospodarności i zarządzania dyrektora
będzie zależało na ile ona będzie otwarta i dyspozycyjna. O kwoty proszę mnie teraz nie pytać, bo jesteśmy przed zmianą stawek od nowego roku i wspólnie ustalimy je. Niech mi pan nie zadaje tego pytania, ile pan będzie płacił, dobrze? Nie, ja nie chcę zadać pytania. Po prostu muszę wiedzieć, chodzi mi o to, nie do pani, tylko to, że pan dyrektor Filipiak powie, że jest rozliczany z hali i powie, panie Włodku, pan organizuje imprezę i proszę mi zapłacić za zorganizowaną imprezę. Ja powiem, ja to rozumiem, ale ja dowiadując się dzisiaj, powinienem na przykład w kosztach swoich przyszłorocznych imprez wziąć to pod uwagę, dlatego nie brałem. Ale pan nie słuchał tego, co ja powiedziałam, albo ja powiedziałam za mało wyraźnie. Więc powtórzę jeszcze raz. Jeżeli konto środków własnych szkoła otrzymuje i w zarząd swoją nieruchomość, to znaczy, że nie jest z niczego rozliczana, tylko dostaje, zarabia na swoje pieniądze, czyli to, co z hali zbierze, to zostaje u nich, a nie muszą oddawać do gminy, co było jednym z głównych argumentów skarg dyrektorów do burmistrza jeszcze poprzedniej kadencji i do mnie również, że pracują, starają się, wynajmują, myślą, a i tak z tego nic nie mają. Więc teraz będą mieli i dyskusja, kto ile co będzie płacił, będzie między nami, ponieważ muszą być zasady wynajmu i regulaminu. W tej sekundzie jest jeszcze za wcześnie. Nie było to dzisiaj tematem naszej dyskusji. Najpierw musimy dostać zgodę Rady na przyjęcie środka kontu, przepraszam, konta środków własnych, a potem będziemy kolejno ustalali, tak żeby od nowego roku prawidłowo ruszyć. A wszyscy dyrektorzy wiedzą, kto korzysta z ich sal. To nie jest nic nowego i wiedzą na jakich zasadach, więc nie widzę tu problemu. Pan akurat jest jednostką gminy, więc przekładanie z pustego w próżne jest nieuzasadnione, ale to jest zupełnie inna kwestia. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę radna Janina Mołowa. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj w sytuacji, kiedy powiedział pan Włodek Filipiak i pani burmistrz o tym, jak to ma wyglądać, to chciałam zapytać, czy będzie wzięte pod uwagę to, że nie ma MCK. Czyli to jest sytuacja wyjątkowa, bo zakładaliśmy, że uda nam się ten MCK wyremontować. Życie pokazało, że jednak nie. Czyli tak naprawdę to pan Filipiak został zmuszony do tego, żeby szukać innych miejsc do treningu. I czy on będzie płacił tak samo jak reszta, czy będzie to wzięte pod uwagę, że to nie jest jego winy, musi wynajmować. Jakbym mogła prosić o włączenie mikrofonu, bo państwo zaraz na nas będą krzyczeć te brzęczy, to ja jeszcze raz powtórzę. Bo przed chwilą powiedziałam, że pan Filipiak jest pracownikiem gminy, więc to jest zupełnie co innego. Ale jeszcze raz powtórzę również, że to, co pan Filipiak powiedział, to nie jest brak MCK-u, tylko ilość zawodów, które i tak organizował na hali. Czy był MCK, czy go nie było, to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to wpływu. Ale ja dlatego powtarzam jeszcze raz, bo pan Włodek to powiedział przed chwilą. I dodam jeszcze, że pani dyrektor zadbała o to, żeby w różnych miejscach mógł organizować różne zajęcia i MCK nie jest teraz, no jest oczywiście trochę bezdomny, bo fajnie jest jak się ma jeden lokal, ale to nie znaczy, że nie ma w ogóle zajęć, one są rozlokowane w różnych miejscach miasta. Nie, no pani mówi, tak dobrze powiedziała, to znaczy generalnie w MCK-u ja robiłem 3-4 imprezy w roku, więc tutaj akurat z tym nie ma problemu, to fajnie, bo generalnie moje wszystkie imprezy były na halach po prostu sportowych. No. I wydaje mi się, no, że ja jako instytucja gminy no, powinien być jako jedyny zwolniony, że tak powiem, z opłaty. Jedyny. Jako instytucja gminna, a inni, no to czy klub sportowy Milan, czy inni, no powinni. No nie wiem, to już też wszystko zależy od rady, od państwa. Dobrze, czekamy na propozycję, oczywiście pani burmistrz, po konsultacjach z dyrektorami. Szanowni państwo, jako jeszcze na koniec chciałem się spytać Kasi, Jano, jak te badania przesiewowe się sprawdzają w naszym mieście? Czy są jeszcze jakieś wolne miejsca? Się w zeszły poniedziałek do godziny tam 13. W tej chwili mamy długą listę rezerwową. Nie sądzę, że
że spełnimy oczekiwania wszystkich mieszkańców. Jest bardzo duże zainteresowanie, ludzie non stop przychodzą i bardzo są zainteresowani mieszkańcy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powtórzymy tą akcję, bo cieszy się jednak dużym zainteresowaniem. Ja oczywiście mam zapewnienia ze strony pani burmistrz, tak mogę powiedzieć, że pani burmistrz nas z tym problemem w przyszłym roku w budżecie nie zostawi, że te środki, te 50 tysięcy na tego typu badania znajdą się w budżecie 2016. Pani burmistrz powiedziała, myślę o tym, więc ja myślę, że też ciągle myślę. Przypominam, że to jest inicjatywa radnych również, nie wszystko nie, jest na pomysł. Ale jeśli nie będzie, dobrze, w takim razie my przypilnujemy, żeby to było. No ale to też musimy razem działać, pani burmistrz. Chciałbym się, żeby do pani Katarzyny Janu zwrócić taką prośbą, bo w dalszym ciągu kuleją te badania te krążeniowe. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, tłumaczyć tak ustnie, słownie. Ja wiem, że nie każdy czyta ten biuletyn. Takie są małe tam informacje. Rozmawiałem z paroma sklepami w mieście Milanówku i powiedziały mi, nie sklepy, przepraszam, jako właściciele czy tam najemcy, że chętnie taką informację na szybie swojego sklepu czy usług jakiś tam usługowego w dobrym miejscu w Milanówku mogą powiesić. Oczywiście na targowisku również. Zwrócę się do podmiotów, które realizują to zadanie, czyli do Bioweny i do pana Grzywacza, o to, żeby zadbały o szerszą reklamę i żeby przygotowały takie materiały, ponieważ to jest w ich gestii zgodnie z umową. Reklama, znaczy zachęcanie, promocja samej akcji. Takie są zapisy naszej umowy i takie były założenia przy konkursie, jakby po ich stronie to leży. I poproszę, żeby, no ja sama wystąpię, bo najlepszym przykładem, najlepszą promocją była jednak, były placówki zdrowia, bo na badania, na te markery odsyłali do nas lekarze. Przychodzili mieszkańcy, mówili, jestem od takiej i takiej pani doktor, proszę o skierowanie. Więc myślę, że propozycja moja jest taka, że nie tylko tam w tych przychodniach, sklepach, ale też apteki, ewentualnie Awemet, który akurat nie wziął udziału w tym konkursie, ale u nich też, żeby taka informacja się pojawiła, bo jednak tych mieszkańców w tej placówce jest najwięcej, prawda? Także zobowiązuję się, że uruchomię jakby tą promocję, żeby więcej ludzi, do więcej ilości osób dotarła ta informacja. Panowie, spokój. Mamy jeszcze, do końca grudnia jest umowa, także mam nadzieję, że trochę się ruszyło, bo wiem, że mieszkańcy, ci, którzy pytali o mnie markery, też byli informowani o tych krążeniowych badaniach przez nas, ci, którzy się kwalifikują, prawda? Także ci, co się pytają, szanowni państwo, pani burmistrz, ci, co się pytają, czy to się już skończyły te markery, te badania? To też mają informacje. Można mówić, że w przyszłym roku one będą powtórzone. Tak, no, nie można mówić. Oficjalnie nie można mówić o przyrodzie. Powiem tak, generalnie, że możemy planować taką akcję, ale jeżeli coś takiego się ukaże, to będzie na pewno wcześniej informacja w biuletynie, prawda, miasta? Dziękuję. I tym dobrym akcentem, szanowni państwo, szanowna komisja, szanowni goście, kończę kolejną Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze. Panowie, teraz możecie robić sobie wszystko, co chcecie.